Cześć, witam was, to jest Gecjan Ostocki. Grażyna Żarko. Nie istnieje. Grażyna Żarko to po prostu mistyfikacja. Hurra, wspaniale. Ja na Grażynę Żarko natknąłem się poprzez to, że piguła z Gdyni wysłała mi linka do jej filmiku. Dosłownie chyba 30 sekund. Zdenerwowałem się, wyłączyłem i koniec. I na tym się przygoda moja z Grażyną Żarko skończyła. Ale ludzie po prostu się denerwowali, wysyłali sobie linki, to, tamto przekazywali. No i po prostu jej filmiki cieszyły się coraz to większą oglądalnością, aż w końcu osiągnęły już wejścia bardzo olbrzymie. Ale ci, którzy ten projekt z Grażyną Żarko zrobili, zorganizowali, po prostu zrobili to tylko po to, żeby pokazać to, że po prostu można po prostu wszystkim manipulować i odpowiednio wszystko zrobić tak, żeby po prostu ludzie uwierzyli w coś, co nie jest prawdą, żeby uwierzyli, że to jest prawda. I niestety, ale podobnie może być z reklamami, z politykami, z jakimiś jeszcze innymi, różnymi innymi sprawami. Wiadomo, jak Grażyna Żarko się okazała być mistyfikacją, no to się wszyscy ucieszyli i krzyknęli: hurra, wspaniale, cudowna wiadomość. Ale jak na przykład jakiś polityk okaże się być mistyfikacją, po prostu wpierw będzie dużo obiecywać, pięknie się uśmiechać, robić ładne miny, ładnie się ubierać, tylko po to, żeby po prostu ludzie na niego głosowali, a później jak zostanie już wybrany, będzie robił zupełnie co innego. Albo na przykład jakiś artykuł jest reklamowany w telewizji, w radiu, czy gdzieś na billboardach, czy jeszcze w innych miejscach, a później ktoś kupi coś i się okaże, że po prostu przepłacił, wcale coś nie jest takie dobre, wprost odwrotnie. Inne, gdzieś z jakiejś innej firmy coś by kupił o wiele tańsze i o wiele lepsze, a po prostu to wszystko było po prostu reklama, mistyfikacja, udawane. No niestety, ale po tym widać, właśnie po tym przykładzie Grażyny Żarko widać, że nie można mieć zaufania po prostu do nikogo i do niczego. Można tylko wierzyć sobie, a tak wszystko inne po prostu może być mistyfikacją, wszystko może być udawane, wszystko może być nieprawdziwe. No, wspaniale, że Grażyna Żarko się okazała być mistyfikacją, ale bądźmy czujni, ponieważ w każdej chwili może się zjawić ktoś nowy, kto będzie chciał znowu nabrać i udawać kogoś, kim nie jest, i obiecywać, i pięknie się ubierać, i piękne bajeczki opowiadać, tylko po to, żeby osiągnąć swój jakiś cel. A najczęściej po prostu ludzie dążą do kasy, 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 i po prostu robią coś tylko po to, żeby po prostu osiągnąć kasę, czyli swój cel. Bądźmy więc czujni i na razie cześć. Bye, bye.